Ponownie witajcie w becie Destiny na Xbox One. Tym razem jest to moja druga postać, trochę bardziej rozwinięta. Mam 6 poziom na 8 i jest to, no cóż, ludzki warlock, czyli taki czarownik typowy. Możemy tutaj sobie zajrzeć, tak wygląda ta postać. Jeszcze nie mam jakichś super pancerzy, ale trochę tutaj ekwipunku możemy sobie posprawdzać. Mam tutaj ulepszenie dostępne dla rękawic. Jeżeli spełnimy określone wymagania, możemy to trochę ulepszyć. Co nam daje jakiś tam duperel, jest tych zależności trochę i w pełnej wersji, jeżeli będziemy grać jedną postacią, to może je ogarniemy. Tutaj spróbuję pograć pistoletem dla jakiegoś zróżnicowania. Specjalną bronią będzie Fusion Rifle, czyli broń strzelająca taką energią. I da się przelecimy, to jest materiał poświęcony zadaniom fabularnym i polecimy sobie gdzieś tutaj. Zadania fabularne łatwo rozróżnić na mapie świata. Tutaj można jeszcze poziom trudności zwiększyć, ale nie mam zamiaru kozarzyć. Chcę, żeby w miarę płynnie wyszedł ten materiał. I wybiorę chyba ostatnią fabularną misję dostępną w Destiny. I to jest coś, co bardzo... z jednej strony bardzo udana misja, z drugiej bardzo mi przypomina Halo i poprzednie dokonania Bungie w zakresie strzelanin pierwszoosobowych. No i chciałbym się po prostu z wami podzielić jakby tym, co tutaj możemy doświadczyć. Jak powiedziałem wcześniej, mamy tutaj wprowadzenie naszego Ghosta. Jest to głos, na który narzekało wiele osób i który ma być chyba zmieniony, z tego co rozumiem. No niestety Ludek się już wygadał. Ale taki ekran ładowania, bardzo taki Mass Effectowy. Wielu osób się z Mass Effectem kojarzy. I za chwilę startujemy, no i jesteśmy, zaczynamy gdzieś tam w świecie. Specjalną bronią nie, ale ciężką jest tutaj bazooka. I sobie jej użyjemy, żeby no, zobaczyć zróżnicowanie. Mam też tutaj blokowany skill dla walki wręcz, możecie zobaczyć w lewym dolnym rogu. Jednak no to jest po prostu taki mocniejszy cios, w przypadku Warlocka to wysysa też jakąś energię, co zmniejsza czas cooldownu granatu, co jest no, jakąś tam zależnością do ogarnięcia. I to jest energetyczna spluwa, ja ją bardzo lubię w przypadku Warlocka z jednego prostego powodu, jest to postać czarująca, a strzelanie takimi piorunami, plazmą i różnymi rzeczami bardzo przypomina właśnie rzucanie czarów, a jeżeli... Jeżeli będzie tak jak to wygląda, to będzie bardzo niewiele różnic między klasami i żadnych różnic poza estetycznymi w wyborze ras. I to myślę, że nie będzie sensu generalnie dla takiego fana strzelania przychodzić tego drugi raz. Oczywiście będzie tutaj bardzo duża zawartość, żeby grać jeszcze długo, po osiągnięciu maksymalnego levela, po zrobieniu wszystkich misji, bo jest ta cała zawartość, którą chcę tutaj uwypuklić. O, odwiedźmy naszych kolegów o testowanie granatów. Jaki granat ma Warlock? Ma taki granat, o właśnie, tworzący taką implozję, zadający obrażenia, wciągającą trochę wrogów. Mieliśmy coś podobnego, to był nowy granat w Halo 4, stworzony już oczywiście nie przez Bungie, a przez 343 Industries. I tam mieliśmy właśnie trzeci nowy granat, poza dwoma standardowymi, granat prekursorów. Czy Promethean już, kurczę, już muszę sobie odświeżyć tamtą część przed piątką koniecznie. No i mamy rewolwerek. Rewolwerek, z tego co zauważyłem, tylko rewolwery są jako pistolety w tej becie. Co zważywszy na dokonania Bungie w zakresie pistoletów jest trochę smutne, ale zobaczymy jak to będzie dalej. Nie było też oczywiście jakiś fajniejszych jeszcze broni, coś chyba tutaj skapnęło, jest to lepsze, więc założymy. Moment włożenia nowego ekwipunku, super. Jak widzimy, dół naszej szaty, taka spódniczka też podchodzi pod buty. No i będziemy tutaj wchodzić, jak powiedziałem, jedną z fajniejszych zadań. No i zawsze tutaj za rogiem zaraz mamy taką strefę bez odradzania się, gdzie znikamy z oczu innym raczom chodzącym po mapie. O. Tu już byłem wcześniej, to jest też misja, którą widzieli, to jest miejsce, które widzieliście i miejsce, gdzie była kiedyś inna misja. Możliwe więc, że minimalnie wam się opatrzyły te lokacje, ale wierzcie, nie bardziej niż mi. Bo w tym miejscu była fajna walka z hordami zombiaków po ciemku. Naprawdę wtedy za pierwszym razem to robiło wrażenie. Teraz przechodzimy tutaj przez te pomieszczenia, wspominamy stare dawne chwile, no i cały czas jest tu coś do roboty. Zobaczymy sobie ten rewolwer jeszcze raz. On jest dobry, jeżeli oczywiście zadzi się heady. Rzucamy granat. O, dobrze zrobiony, to oczywiście robi więcej niż 1000 pocisków. No i spróbujemy sobie pohedować w stylu Halo może. No, bardzo ładnie siada. Żółty. A masz w łeb.
akolito, czy kim tam jesteś. Widzieliście tam takie pchnięcie mocy ma? No i pięknie teraz headshoty siadają z mocnej broni, takie pojedyncze strzały, to po prostu jest miód. I super naładowany, będziemy gdzieś szukać okazji, żeby go zastosować. Dobra. Bardzo fajnie tutaj wszystko siada, bo to może być naprawdę... to jest fajnie zrobione, tak w stylu Bungie. To jest akurat podobne trochę do Halo, tylko że jak powiedziałem, no gdybym nie miał dość mocnej broni, to jest trochę wyżej levelowy... Strzelimy sobie. O, jak pięknie poszło. Trochę wyżej levelowy pistolet, to by nie padali za jednym strzałem. A teraz tak ładnie w sumie. Dobra, spróbujmy tą bazookę. Nie będziemy marnować jeszcze. Lecimy na niego, trzepniemy. Jeden, drugi raz. No, ale jak ja powiedziałem, to nie jest tak, że strzał w głowę jest śmiertelny, to po prostu jest krytykal. Jeżeli krytykal zadaje więcej niż wiadomo pas zdrowia, to starszy jeden. O, to było ładne. Takie akcje lubię. No i tutaj mamy kolejny kawałek lutu. Jest to zakryptowany, czyli zakryptowany, Boże. Zakopany pod ziemią, tak. To jest zakodowany sprzęt, który trzeba odkodować u specjalnego gościa w hubie. Dobra, i teraz jest fajny fragment misji. Tutaj będą gdzieś walki obu tych raz i my musimy po prostu dopaść konkretny rodzaj przeciwnika i zbierać rzeczy od niego. To jest taki kawałek swobody. O, Dead Ghost, właśnie, to był jeden z tych przeciwników, poniosłem martwego ducha, czyli to kartonowe dziwadło, które z nami lata. No i to jest taki właśnie fajny przykład swobody. Nie tylko to jest oczywiście taka swoboda a la MMO, o, tam jest kolejny, ale też swoboda w stylu, no wiadomo, Halo i tak dalej. Tam też mieliśmy duże fajne mapy, takie areny bardziej, na których można było kombinować tam minimum taktyki. Było potrzebne na najwyższych poziomach, to trochę więcej niż minimum. No i tu widzicie, rasa Hive, czyli te nekromanci, dostają po dupie od innych graczy, miałem powiedzieć, że dostają po dupie od Fallenów. Ale to by nie była prawda. No i tą pulsacyjną broń sobie jeszcze postrzelamy. Widzicie, fajnie, jeżeli strzelimy gdzieś tam w korpusik, tak w okolice żywotnych narządów, to mniej więcej giną po jednym strzale i to fajnie bardzo wychodzi. Jest dość grywalny ten rodzaj broni. O, jest ostatni, zdaje się. Granat. Fajnie. Można tutaj wszystko dobrze zrobić. Oczywiście namiastkami MMO, jak już powiedziałem, jest to, że właśnie mamy granat jako umiejętność, nie jako ekwipunek. To ma swoje plusy i minusy. Nie można sobie odłożyć granatów na później, no i nie można ich nimi zarzucić przeciwników mocniejszych. No ale też nie ma sytuacji, że gdzieś tam nie znaleźliśmy granatu i nie możemy go użyć. Więc mam plusy i minusy, trzy rodzaje broni, trochę trzeba się przyzwyczaić na padzie do jej przełączania ich, bo myślę, że dużo lepiej byłoby dać na przykład 4. Macie tutaj supera, super są fajne, należy je wykorzystywać mądrze. Myślę, że fajnie by było, gdybyśmy mieli 4 rodzaje broni i sobie przestawiali krzyżakiem, jak wiadomo w Gearsach i innych grach, które to wykorzystują, bo niestety, no, wrzucenie... Oż ty, wrogo wywalczący wręcz, to też jest charakterystyczne dla Bungie. Bo jednak sądzę, że używać jako krzyżaka do przekazywania tych wszystkich gestów to jest trochę słabe. Mi się w ogóle nie podobają te takie elementy MMO, no ale na tym ma polegać ta gra. Ma takie fajne połączenie stanowić, no i być taką next-genową grą, w której będzie właśnie chodziło o duże... bazooka poszła. Chodziło o duże takie usieciowienie i połączenie tego wszystkiego ze sobą różnych gatunków. W ogóle teraz wiele gier ma taki dość nieciekawy, jak dla mnie, syndrom takiego mocnego usieciowienia. I nie chodzi mi o tutaj takie duperele jak powiązanie z usługami, z aplikacjami, takimi rzeczami mniejszymi, ale właśnie takie coś, że pierwsze... na miejscu pierwszym jest postawiona właśnie ta sieciowość. Titanfall był już całkowicie sieciowy, bez kampanii, bez koopa. To jest wiadomo Halo połączone z MMO. Będziemy mieć też The Division, które też śmierdzi mocno takim usieciowieniem, że po mapie będą dostawać gracze, że musimy mieć drużynę, takie rzeczy. Ciekawe, ile zawartości nie będzie dostępne dla jednego gracza. Tutaj, z tego co widzę po tej becie, Bungie jakoś wybrnęło i będzie tutaj jakaś taka kampania pseudo-singlowa, którą będzie można zadania, które będzie można robić samemu. I to mnie uspokoiło w pewnym sensie. To mnie zapewniło, że warto jest odkładać pieniądze na tę grę. No a teraz tutaj sobie wystrzelamy paru przeciwników. Nie zarażajcie się zmianą pogody, to jest efekt dość trudnego montażu na Xboxie One.
bo sobie wziąłem za punkt honoru, że skorzystam z tych karkołomnych narzędzi, jakie udostępnił tutaj Microsoft. I nie będę się bawił na PC-cie, bo PC nie jest do grania, PC nie jest do... w ogóle do mało rzeczy jest PC. Dobra, bazooka. Jak bazooka działa, wiadomo. Na szczęście dość niezłe tutaj obrażenia i dość niezły efekt jest, mimo że wszystko zależy od miejsc trafień, od statystyk wrogów broni, to efekt jest na szczęście satysfakcjonujący. No i ta Fusion Rifle czy Pulse Rifle, jakby ty tego nie nazwać, wiadomo o co chodzi, specjalna broń strzelająca czarami, można powiedzieć. No to jest ta koncepcja Bungie, które postanowiło właśnie elementy znane z fantazy umieścić w świecie science fiction, który może sobie na dużo więcej pozwolić. No bo gdyby jednak zrobili opowieść fantazy, nie mogliby tam wpleść jakichś motywów science fiction, chociaż chyba gdzieś to było robione i to jest w jakiś sposób wykonywalne. Dobra, teraz sobie zmienimy szybko sprzęt, zmienimy ten karabinek na coś automatycznego i Fusion Rifle na strzelbę. Więc się pobawimy takim bardziej tradycyjnym arsenałem, super charge naładowany. I teraz wychodzi tam piękna radziecka antena, sobie siądziemy, możemy to podziwiać, ale tu nagle co się dzieje? No, to jest element, który bardzo mi przypadł do gustu, który bardzo wygląda jak Halo, czuje się gry Halo z tej serii w takich właśnie scenach. Lecą na nas statki, będą desantować się z nich obcy i musimy się bronić. To jest właśnie bardzo ładna misja, dlatego postanowiłem pokazać. Jest to ostatnia misja singlowa w becie. Ciekawe, czy w pełnej wersji to będzie ostatnia misja singlowa na tym terenie. Zobaczymy, jak to będzie. Tutaj mamy walki z zombiakami, czyli z Fladem, z Halo, czy z innych gier. To po prostu teraz, jeżeli mamy grę, w której jest dużo rzeczy, w której można kilka motywów zmieścić, to zwykle jakieś zombiaki tam się pojawiają. Walczymy tutaj z Wizardem, czyli ta cała... to nazewnictwo jest bardzo takie w stylu fantazy, będą też knighty z tego co kojarzę. No i strzelby, snajperki to są bronie specjalne. W przypadku Halo też tak było, to były bronie takie właśnie specjalnego użytku, które użyte właściwie były dużo bardziej efektowne niż cokolwiek co mogliśmy dzierżyć na co dzień. Strzelba i snajperka, wiadomo, dwie strony różnego podejścia do gry. Na przykład w Halo 4 w multiplayerze oba były specjalnymi rodzajami broni rzucanymi z zasobów, coś w stylu Gistrików. No i tutaj mamy Knighta, trochę potężniejszego przeciwnika, którego dość sprawnie pokonaliśmy. No, przyłożenie z bliska w głowę ze strzelby jest skuteczne w grach Bungie. No i to, co generalnie osobiście trochę żałuję, to, że nie ma jakiegoś większego zróżnicowania tych klas. Gdyby no, zagrać jedną klasą, nie ma potrzeby sprawdzać innych tak naprawdę. Wszystkie bronie są dostępne, nie ma żadnych ograniczeń. Mamy tutaj duperele w stylu tych różnych ataków wręcz, różnych granatów, no i tych umiejętności, których swoją drogą liczę, że będzie więcej, a nie przez całą grę będziemy strzelać właśnie w ten sposób do przeciwników, grając Warlockiem. Jakie umiejętności mają inne postacie, możecie albo wiedzieć, albo zobaczycie dopiero. Ale fajnie, aby była jakaś klasa skupiona głównie na jakichś takich czarach, która nie miałaby broni zwykłych, coś w stylu, nie wiem, Fetela z Fira 3, albo no postać skupiona na walce wręcz, co bardzo pasowało zawsze w serii Halo. No więc sumarycznie tak mniej więcej wygląda moja ulubiona misja singlowa z Bad Destiny. Jeszcze bardzo fajny jest początek. Może oni to jeszcze lecą. Bardzo fajny jest też początek, który no urzeka głównie tym, no jakaś rzecz, głównie urzeka tym, że nie mamy broni i musimy jakby, czujemy takie zagrożenie przed przeciwnikami pojawiającymi się. Trochę byłoby to jeszcze lepiej zrobione, gdyby pozwolono nam się zmierzyć bez broni z kimś tam, walnąć parę razy piąchą, no ale Bungie tutaj tak bardziej nas poprowadziło za rączkę w tym temacie na samym początku, no i nie ma co się tam dalej wyzłośliwiać nad tym. Fajne bardzo misje, przyjemnie zrobione. Najbardziej wkurza powtarzalność lokacji, bo po prostu jak się ma 5 misji takich głównych, singlowych na tej lokacji od Russia i 2 się dzieją w tym samym miejscu, z czego po drugim momencie musisz, tutaj zarąbię tego lepszego gościa, no super umiejętność, z czego przy drugim no przechodzimy całą bezużyteczną część zrobioną wcześniej, no to jest jednak trochę nie do końca dobrze pomyślane. Dobra, koniec misji, w ten sposób mamy to wszystko pokazane. Ja się tutaj będę napawał widokiem tej anteny pięknej, którą rozstawiłem.
I się w tej chwili będę z wami żegnał, to jest właśnie zawartość singlowa. Trochę mnie uspokoiło, że będzie można w ten tytuł grać jak w standardowe Halosy. Nie widzę tu zbyt dużo Borderlands, jest takie łażenie, szwendanie się, które jest tutaj dużo gorzej zrobione i na które nie jest położony nacisk. Ale właśnie można to sobie zagrać prawdopodobnie, przejść i poznać jakąś taką historię i to jest coś, co mnie utwierdziło w zamierzeniu zakupu tej gry. Podsumowanie misji, dziękuję wam bardzo, to był Warlock, z Warlockiem się jeszcze spotkamy w następnym materiale odnośnie rajdów koopowych. Dzięki za uwagę i cześć!